Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, rozdział 6 od wersetu 12? Rzymian 6:12 mówi nam o wnioskach dla wierzącego i zaczyna od wezwania Bożego kierowanego do wierzącego. Rzymian 6:12: Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. Z całą pewnością Bóg wzywa nas, abyśmy nie ulegali grzechowi. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie w wierze fakt, że umarliśmy dla grzechu. Sposób odpowiedzi na ten apel też jest tutaj w tym liście do Rzymian, szósty rozdział, zapisany i znajduje się ten. Zapis w trzynastym wersecie pierwszej części tego wersetu. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości. Nie musimy już grzeszyć, ale niestety nadal nam się to zdarza. Możemy uczynić nasze usta, nasze ręce, nasze stopy, dostępnymi dla grzechu, który w nas mieszka. Niestety, ale uleganie tej pokusie, pochodzącej z naszego wnętrza, wydaje się dla nas kuszące i interesujące. Grzeszymy wtedy naszym ciałem. Czyniąc to, staje się ono, to nasze ciało, narzędziem nieprawości, ponieważ wydające owoce, które nie są sprawiedliwe przed Bogiem. Tak, czyniąc to, staje się ono narzędzie nieprawości, ponieważ wydaje owoce. Wydaje owoce, które nie są sprawiedliwe przed Bogiem. Nie powinno tak być z nami. I dlatego Duch Święty w XIII rozdziale, w części B. Daje dalsze wskazania: oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości i to jest lekarstwo. Jako wierzący nie musimy już grzeszyć, ale możemy całkowicie oddać się Bogu. Jest to bardzo szerokie pojęcie i obejmuje ono cały zakres życia wierzącego. Możemy całkowicie oddać się do dyspozycji Bogu. Jest to wybór, którego możemy dokonać, jak autor pieśni: Do Twojej dyspozycji, mój Boże i mój Panie do Twojej dyspozycji, im dłużej, tym więcej do Twojej dyspozycji w radości i smutku codziennie, w każdej godzinie, do dyspozycji Jezusa. Jesteśmy ożywieni z martwych. I dlatego możemy żyć zgodnie z zasadami nowego życia. Ono staje się w nas widoczne. Oddajemy do dyspozycji Boga nasze usta, nasze ręce i nasze nogi. Wszystko, czym dysponujemy. Czyniąc to nasze członki stają się narzędziami sprawiedliwości, przynoszą w naszym życiu owoc zgodny z Bożą wolą. To cieszy nasze serca i oddaje cześć naszemu Panu. Stąd mamy błogosławiony skutek. I o tym poucza nas. 14 werset 6 rozdziału Listu do Rzymian, który uczy. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod prawem albo pod zakonem, lecz pod łaską. Rezultatem będzie życie wolne od panowania grzechu. Nie musimy już poddawać się jego pokusom, ale żyć będąc zwróconymi w stronę Boga. Fragment ten, kończy się słowami. Bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Kiedy jesteśmy całkowicie oddani Bogu i oddajemy siebie samych do Jego dyspozycji. Nie żyjemy w służalczym posłuszeństwie zgodnie z literą prawa, ale wy... Prawdziwej chrześcijańskiej wolności. Nie jest to zakonne wypełnianie przepisów prawa, ale życie pełne wdzięczności za okazaną łaskę. Nie jesteśmy już pod zakonem, ale pod łaską. Łaska, ta właśnie łaska wskazuje nam na to, że ta ostatnia wypowiedź prowadzi apostoła Pawła do drugiego pytania na które on nie oczekuje odpowiedzi, ale na które odpowiedź jest oczywista, czyli tak zwanego pytania retorycznego. Tym pytaniem retorycznym zajmuje się w drugiej części tego szóstego rozdziału i brzmi ono czy powinniśmy grzeszyć dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? I to prowadzi nas do drugiego Oburzenia apostoła Pawła. Mamy o tym napisane w szóstym rozdziale w wersecie piętnastym. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Obydwa pytania to zadane w Rzymian 6:1. I w Rzymian 6:15 same w sobie dotyczą niebezpieczeństwa popełnienia grzechu. Pierwsze pytanie argumentowane jest w następujący sposób: im bardziej grzeszymy, tym łaska Boża bardziej obfituje. W drugim pytaniu argument brzmi, ponieważ nie jesteśmy już pod zakonem, ale pod łaską, z grzeszeniem nie jest tak źle. Apostoł przeciwstawia się tej myśli z tym samym oburzeniem, przenigdy. Wręcz przeciwnie: świadomość łaski prowadzi nas do jeszcze poważniejszego traktowania grzechu. Albo, albo. I werset szesnasty w szóstym rozdziale właśnie jest taką informacją, która nam na to albo, albo wskazuje. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Sensowne byłoby postawienie pytania, komu oddajemy się do dyspozycji w życiu codziennym? Czym się zajmujemy, co wypełnia nasze myśli i nasze serca? Albo stawiamy się do dyspozycji grzechowi, który mieszka w nas i zajmujemy się grzesznymi rzeczami, Wtedy wpływ grzechu na nasze życie staje się silniejszy. Będziemy prowadzić życie, które obraża, hańbi Boga i czyni nas nieszczęśliwymi. Albo stajemy się użytecznymi dla Boga, stajemy do dyspozycji Boga, pragnąc być mu posłusznymi i żyć tak, jak Jemu to miłe. Dzięki temu zwiększa się wpływ nowego życia w nas, rezultatem będzie życie dla jego chwały i dla naszego szczęścia. Przykładowa ilustracja: duży ptak i mały pies są związani długim sznurem. Jak wiemy, zwierzęta te żyją w różnych środowiskach naturalnych. Ptak chce latać w powietrzu, a pies chce biegać po ziemi. To, czy te dwie istoty zmuszone do bycia razem będą żyły na ziemi czy w powietrzu, zależy w dużej mierze od tego, które z nich będzie lepiej dokarmiane. Jeśli karmimy psa, a głodzimy ptaka, to zwierzęta pozostają na ziemi, bo pies jest silniejszy i ściąga ptaka w dół. Jeśli jednak będziemy karmić tylko ptaka, Zyska on siłę, by wznieść się w powietrze razem z psem. Jeśli zagłodzimy na śmierć psa, to po pewnym czasie zostanie sam ptak. Przeszłość i teraźniejszość wierzącego są opisane między innymi w 17 rozdziale. 6, w 17 wersecie 6 rozdziału listu do Rzymian. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu albo najemnikami grzechu, to znaczy przed naszym nawróceniem musieliśmy grzeszyć. Z tej niewoli zostaliśmy wyzwoleni. Staliśmy się posłuszni z serca zarysowi tej nauki, lub wzorowi tej nauki. To bardzo piękne określenie. Od czasu naszego nawrócenia z miłości do Pana pragniemy być we wszystkim posłuszni Bogu. Jesteśmy Mu posłuszni z serca, jesteśmy Mu posłuszni z nowej natury, jesteśmy Gotowi do tego, żeby żyć tak, jak Pan Jezus sobie życzy, nie dlatego, że obejmuje nas jakiś zakon, przykazań i przepisów, ale dlatego, że jest to życie Chrystusa Jezusa, a to oznacza, że jeśli mamy w sobie życie Jezusa Chrystusa, to żyjący w nas Chrystus chce żyć swoim życiem. Pan Jezus Chrystus powiedział swoim uczniom. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, tak czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 15 werset. Miłość do Pana Jezusa Chrystusa motywuje nas do posłuszeństwa. Ta ważna zasada może być teraz realizowana w życiu wierzącego. Zarysem nauki jest właśnie sam Chrystus. On jest doskonałym obrazem prawdy słowa Bożego. Poddanie się tej nauce to powierzenie się Panu Jezusowi Chrystusowi. Kolejny werset to list do Rzymian, szósty rozdział, werset osiemnasty. Mówi nam, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości albo pracownikami sprawiedliwości. Zostaliśmy uwolnieni od grzechu. Po raz kolejny Podkreślone jest, że nie musimy już grzeszyć. Co więcej, staliśmy się niewolnikami sprawiedliwości. Teraz jesteśmy w stanie prowadzić życie zgodne z Bożymi myślami. Z kolei werset następny, czyli List do Rzymian, 6 rozdział, werset 19, mówi tak. Po ludzku mówię przez wzgląd na stabilność waszego. Przepraszam. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę. Sprawiedliwości ku poświęceniu. Apostoł Paweł myśli teraz o możliwościach Rzymian. Słabość ciała oznacza ograniczone możliwości człowieka. Bardzo ważne jest, aby o tym pamiętać. Ilokroć piszemy na temat Słowa Bożego lub głosimy Słowo Boże, celem powinno być zawsze, aby czytelnicy mogli zrozumieć i przyswoić to, co jest napisane, i słuchacze to, co jest głoszone. Apostoł Paweł używa więc przykładu niewolnictwa dla lepszego zrozumienia. Jako wierzący nie jesteśmy już niewolnikami, a jednak mówi w ten sposób, abyśmy dobrze go zrozumieli. Przed nawróceniem byliśmy niewolnikami nieczystości, kierowały nami nieczyste pragnienia. I grzeszyliśmy, byliśmy też niewolnikami bezprawia, postępowaliśmy samowolnie. Teraz, po naszym nawróceniu, apostoł Paweł wzywa nas do oddania się w niewolę sprawiedliwości, ku świętości lub ku uświęceniu. On chce, abyśmy w naszym życiu tworzyli dzieła, które są w harmonii z Bogiem. Takie jest znaczenie zwrotu. Niewolnicy sprawiedliwości lub pracownicy sprawiedliwości. Nasze myślenie i pragnienia powinny być mocno nacechowane prowadzeniem życia, które się podoba Bogu. Jest to przywilej być niewolnikiem sprawiedliwości. Życie dla Boga przynosi nam wielkie błogosławieństwo. Wyrażenie ku poświęceniu jest związane z życiem praktycznym. Kiedy nasze życie jest zgodne z myślami Boga, prowadzi nas do uświęcenia. Wtedy nasze życie jest zre, zarezerwowane dla Boga. Zorientowani lub odłączeni tylko na Niego, zorientowani tylko na Boga, unikamy wszystkiego, co Bogu się nie podoba. Mamy jeszcze Prawdę Słowa Bożego objawioną w szóstym rozdziale Rzymian, wersety 20 do 21. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece o sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Tutaj ku przestrodze przedstawiono nam owoce i koniec życia człowieka potępionego, niewierzącego. Kiedy byliśmy niewolnikami grzechu lub żołnierzami grzechu lub najemnikami grzechu przed naszym nawróceniem, kiedy byliśmy niewolnikami grzechu przed naszym nawróceniem, byliśmy dalecy od sprawiedliwości. Nasze życie charakteryzowało się. Czynami niegodnymi, niezgodnymi z myślami Bożymi. Wydawaliśmy owoce, których się teraz wstydzimy, a końcem tej drogi w niewierze i grzechu była śmierć. Jeszcze mamy werset 22, 6 rozdziału Listu do Rzymian, który nam komunikuje, teraz zaś, Wyzwoleni od grzechu, a oddani służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Apostoł idzie jeszcze dalej, apostoł Paweł, aby jako zachętę pokazać nam owoc i koniec wiary, teraz zostaliśmy uwolnieni od grzechu i staliśmy się niewolnikami Boga, jako odkupieni. Jesteśmy Mu z serca posłuszni. Owocem takiego życia jest praktyczne uświęcenie, a jego końcem życie wieczne. Werset 23 szóstego rozdziału listu do Rzymian mówi: Albowiem żołdem grzechu jest śmierć, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Apostoł Paweł kończy rozdział szósty nieprawdopodobnym zdaniem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Życie w grzechu, życie nacechowane przez grzech prowadzi człowieka do pierwszej i drugiej śmierci. Pierwszą jest śmierć cielesna, drugą wieczne oddzielenie od Boga. Sam człowiek ponosi winę za tę straszną, ostateczną konsekwencję. Jest to kara za jego nieposłuszeństwo. Z pisma apostoła Jana, z pism apostoła Jana, dowiadujemy się, że już teraz mamy życie wieczne. Tak, człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Apostoł Paweł mówi o życiu wiecznym jako naszym niebiańskim celu. Podobnie jest tutaj. Apostoł Paweł mówi o życiu wiecznym jako naszym niebiańskim celu. A skoro apostoł Paweł mówi o życiu wiecznym jako naszym niebiańskim celu, podobnie jest i tutaj w liście do Rzymian. To, że osiągamy ten szczęśliwy cel, jest tylko łaską bożą. Dla osoby niewierzącej, śmierć jest zapłatą lub uczynieniem za jej grzeszne życie. Dla wierzącego życie wieczne jest łaską, czyli darem od Boga. Ten dar łaski mamy w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszystko jest nam dane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Kolejną rzeczą jest kwestia wolności od grzechu, i chciałbym się tym zająć następnym razem, analizując siódmy rozdział listu do Rzymian. Niech Bóg Ci błogosławi.